Robert Maruszak, choć wygrał, nie jest w stanie kontynuować walki w arenie ze względu na kontuzję, więc my musieliśmy wyłonić Lucky Losera, którego z miłą i wielką chęcią Państwu przedstawię. Reprezentant Poland Top Team Grudziądz po raz drugi w naszej arenie, Kamil Heberlein! A więc, tak jak już wspominałem, Kamil Heberlein wchodzi za kontuzjowanego Roberta Maruszaka i zyskuje drugą szansę, aby zostać finalistą dzisiejszego turnieju, także spora szansa dla zawodnika z Grudziądza. Oczywiście z całej tej sytuacji najbardziej ma prawo cieszyć się Kamil Heberlein, który dostaje drugą szansę. Ja osobiście myślę, że spora część publiczności żałuje, że faktycznie jeden z faworytów odpada z turnieju przez kontuzję. Widzieliśmy pierwszą walkę, wydawało się, że była ona dla niego bardzo bezpieczna, że nie ma prawa się tam nic wydarzyć. Ja w tej krótkiej przerwie, kiedy byłem na zapleczu, słyszałem, że on już wychodził z kontuzją i ta kontuzja niestety się pogłębiła, dlatego też nie jest w stanie kontynuować turnieju. Bardzo, bardzo szkoda, bo naprawdę był to jeden z faworytów i szkoda, że nie będziemy mieli okazji sprawdzić jego umiejętności. No, Kamil Heberlein nie będzie miał łatwego zadania, bo on toczył nieco dłuższy pojedynek z Bartkiem Zaczeniukiem. Przegrał go, zebrał tam trochę obrażeń od swojego rywala. Natomiast Dominik Owsiany będzie dużo bardziej świeży. Wielkie brawa dla pierwszego gladiatora walk półfinałowych. Mało tego, Kamil Heberlein właściwie został niejako obnażony ze swoją tutaj troszeczkę słabą kondycją. I dobrze wiemy, że tak naprawdę pierwsza runda to jest wszystko. To jest pierwsza runda, właściwie to, na co możemy liczyć. Później będzie dopadnie go kryzys, będzie tylko gorzej. Jeden z najmłodszych gladiatorów gali Wotore 4. Przed Państwem Dominik Owsiany! Dominik Owsiany z kolei w pierwszej walce faktycznie też nie na meczu się dużo, szybciutko dopadł swojego rywala, skończył go, także tutaj nie mieliśmy okazji zobaczyć faktycznie, jak wygląda jego dyspozycja w nieco dłuższym dystansie. Obydwoje lubią zacząć agresywnie, to już wiemy, bo faktycznie Heberlein miał swój dobry początek w poprzedniej walce. Owsiany właściwie miał dobry początek, który dociągnął do końca. No, może zacząć naprawdę się od początku bardzo, bardzo agresywnie. Znów taki nabuzowany Owsiany, jak w tym pierwszym pojedynku w ćwierćfinałowym go oglądaliśmy. Wtedy przerodził to nabuzowanie w wygraną. Zobaczymy, czy tym razem będzie podobnie. Jeszcze tutaj... Do tej pory ta strategia się sprawdzała. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja z zawodnikiem walczącym w zupełnie innym stylu. No, jeżeli miał okazję oglądać pojedynek ćwierćfinałowy swojego rywala Kamila Heberleina, no to wie, czego się może spodziewać i nad czym musi tutaj pracować, żeby wywalczyć sobie zwycięstwo, no bo był już naruszony Heberlein w poprzednim pojedynku. Tak, Dominik Owsiany również ma w tym wszystkim sporą przewagę warunków fizycznych, także myślę, że taki naprawdę atak i to taki naprawdę zdecydowany atak od samego początku może towarzyszyć Dominikowi. Zobaczymy, jak poradzi sobie z tym wszystkim Kamil Heberlein. Dominik Owsiany! Kolejny półfinalista naszego turnieju. Sędzią w arenie Maciej Bajtel. Ja mówię stop, przestaniecie walczyć, nie ruszacie się i czekacie mojej komendy. Wszystko jasne? Cofnąć się do tyłu. Ależ nakręcony Dominik Owsiany. Zapraszamy na pierwszy półfinał dzisiejszego turnieju. Wyższy nieco Heberlein, delikatnie cięższy Owsiany. No ale na pewno bardziej nakręcony. Widać taki obłęd w jego oczach. Przypomnijmy, Heberlein walczący z pozycji Mańkuta. Zobaczymy, jak sobie z tym wszystkim poradzi Owsiany. Już poszli ognie piekielnym, ale trafił Owsiany. Tak, trafił od samego początku. Wydaje się, że spory kryzys zaliczył już w tej chwili Heberlein. Próbuje przetrwać ten kryzys, faktycznie przynajmniej w tej chwili nie zbiera ciosów. Przenosi walkę do parteru, tak, jest w pozycji bocznej, to on jest z góry, także naprawdę jestem mile zaskoczony, że udało mu się z tej niełatwej sytuacji wyjść. Ale ciągnie duszenie, ale nic z tego chyba nie będzie. Nic z tego nie będzie, a wydaje mi się, że faktycznie też obserwując właściwie predyspozycję do walki Owsianego, może on sobie samemu zaszkodzić faktycznie, jeśli teraz się przypnie, a to duszenie nie wchodzi. Ale wywiera pasywność i wywalczył to, tak, czego będzie chciał teraz, czyli znowu ruszyć z ciosami. No ale faktycznie te mięcie teraz tak mocno, były dość mocno ponapinane. Ależ poszli teraz na awanturę! Dobra wymiana, naprawdę dobra wymiana. Mało było w tym wszystkim techniki, ale naprawdę postawili na odważne wymiany. Owsiany dalej realizuje swój plan, faktycznie ale stąpy teraz. Kiki, tak. Ale stąpy na głowę spadają Kamila Heberleina. Właściwie tylko kilka musnęło, tutaj nie było celnych ciosów. Zobaczymy, jak długo to tempo pojedynku zostanie zachowane, bo naprawdę... Teraz soccer kick doszedł. Soccer kick, tak. Koniec pojedynku? Nie wiem, co tu teraz się wydarzyło.
Sędzia chyba nieco przewrażliwiony sytuacją, która miała miejsce w dzisiejszym turnieju. Chyba faktycznie tak. Wziął w opiekę zdrowie zawodnika Heberleina. Przerwał tę walkę. Mimo, że do tej pory nie wydarzyło się jeszcze nic strasznego, ale naprawdę tam chyba dość poważny knockout mógł wisieć w powietrzu. Tak, sędzia uznał, że ten pojedynek nie ma sensu, bo zyskuje mocną przewagę Owsiany. No i wychodzi na to, że mamy pierwszego finalistę. Finalistę, który powalczy o 50 tysięcy na piątej edycji Gali Votore. Tutaj teraz już odsapnął troszkę Dominik Owsiany, już te nabuzowanie poszło w bok. Może odetchnąć ulgą. Dwa udane występy dzisiaj. Jeszcze tu panie i panowie, pierwszym finalistą naszego turnieju zostaje Dominik Owsiany! Dominik Owsiany, to już formalność, został tak, pierwszym finalistą. Tak, to samy znamy pierwszego finalistę turnieju, Dominik Owsiany.